Do Jaworskiej Komendy zgłosiła się kobieta, która oświadczyła, że jej 22-letni brat jest agresywny wobec domowników. Od dłuższego czasu babcia i siostra Jaworzanina musiały znosić wulgarne wyzwiska, awantury i groźby pozbawienia życia. Pokrzywdzona oświadczyła, iż obie z babcią obawiają się, iż groźby te zostaną faktycznie spełnione. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny, zastali go śpiącego. Mężczyzna został doprowadzony do Jaworskiej jednostki, gdzie usłyszał stosowny zarzut. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, natychmiastowego nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu na okres 3 miesięcy oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi w jakikolwiek sposób. O dalszym losie 22-latka zdecyduje teraz sąd. Może on trafić za kratki nawet na 2 lata.